Wydział Informatyki kształci studentów na trzech kierunkach: informatyka, matematyka stosowana oraz informatyka i ekonometria. Naszym podstawowym kierunkiem, na którym kształcimy największą grupę studentów, jest oczywiście informatyka. Na kierunku tym bardzo duży nacisk kładziemy na takie zagadnienia jak sieci komputerowe, bazy danych, sztuczna inteligencja, biometria, programowanie aplikacji webowych, czy ogólnie pojęty Internet of Things, czy też rzeczywistość wirtualną. Bardzo interesujący moim zdaniem jest kierunek matematyka stosowana, gdzie otrzymacie wiedzę merytoryczną z matematyki wyższej, ale ukierunkowaną na praktyczne wykorzystanie w technice i informatyce. Wszędzie tam, gdzie metody matematyczne i statystyczne stanowią istotne narzędzie opisu i rozwiązywania problemów. Należy podkreślić, iż jest to profil praktyczny kierunku, jedyny taki w naszym regionie. Trzecim kierunkiem jest informatyka i ekonometria, na którym oprócz wiedzy informatycznej związanej przede wszystkim z programowaniem, bazami danych czy sieciami komputerowymi, otrzymacie również wiedzę o charakterze finansowym. Stawiamy na rozwój umiejętności praktycznych i nowoczesnych, dlatego współtworzymy programy studiów, konsultując je z pracodawcami z branży IT, którzy wskazują nam kompetencje najbardziej pożądane na rynku. Dodatkowo niektóre przedmioty prowadzone są wręcz bezpośrednio przez przedstawicieli przedsiębiorców wysokiej klasy, specjalistów, praktyków z branży IT. Dysponujemy ponad 400 stanowiskami komputerowymi, do których będziecie mieli dostęp podczas zajęć praktycznych na naszym wydziale. Posiadamy zarówno laboratoria, pracownie ogólnego przeznaczenia, jak również pracownie specjalistyczne, w tym na przykład pracownia o charakterze sprzętowym, pracownia systemów budowlanych, pracownia architektury komputerów, pracownie o charakterze sieciowym, w tym tradycyjne pracownie sieciowe, pracownie Cisco, pracownie transmisji bezprzewodowej, pracownie grafiki 3D i pracownia przetwarzania obrazu oraz bardzo dobrze wyposażoną pracownię biometrii. Nasi studenci mają możliwość rozwijania swoich pasji w licznych kołach naukowych, m.in. koło naukowe gier, koło naukowe mobilne systemy inteligentne, koło naukowe biometrii czy koło związane z matematyką Math4U. Na wydziale oprócz standardowych przedmiotów związanych bezpośrednio z dziedziną informatyki mamy przedmioty humanizujące, w tym chciałbym wymienić bardzo ciekawe wprowadzenie do muzyki klasycznej czy wprowadzenie do muzyki współczesnej, podstawy fotografii, wprowadzenie do retoryki i wystąpień publicznych, czy bardzo ciekawe opowiadania historii muzyki. Na naszym wydziale dobrze odnajdują się zarówno absolwenci techników, jak i liceów. Studiując na naszym wydziale, będziecie mieli możliwość wyjazdu na różnego rodzaju wymiany, w tym wymiany w ramach programu Erasmus+, do niemal wszystkich krajów europejskich. Szczególną popularnością wśród naszych studentów cieszą się uczelnie w Portugalii i Hiszpanii. Zapraszam Was serdecznie do podjęcia studiów na Wydziale Informatyki. Z całą pewnością nie będziecie się nudzić.